Bartku, bardzo dużo się dzieje w tej sferze influencerskiej. Jak ty ją oceniasz jako osoba, która no, patrzy na to wszystko, jest w showbiznesie już bardzo długo, no i mam wrażenie, że też zobaczyłeś trochę taki progres, bo nie oszukujmy się, no 15 lat temu influencerów nie było. Karolina, myślę, że mówiąc, że jestem w showbiznesie, odbieram to jako komplement. Tak? Jak mówisz, że jestem w showbiznesie, odbieram to jako komplement. Tak naprawdę faktycznie 15-20 lat temu nie było takich osób jak influencerzy. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno nawet teraz kredyt w banku można dostać, bo jest zawód influencer, youtuber, więc to się trochę zmieniło. Ja na ten film Dziewczyna Influencera przyszedłem z ciekawości, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy, jak ten świat wygląda. Nie chcę powiedzieć, że to jest świat dla mnie obcy, bo jakby jestem w tym świecie, natomiast mam świadomość, że to jest ciężka praca. Kiedyś się z tego śmiałem, kiedy te media społecznościowe nie były tak rozwinięte, tak